Co radzisz finalistom The Chance? Co trzeba zrobić, aby zejść na takim imprezie, na tych finałach, które właśnie jutro się zaczynają? Trzeba zrobić coś ekstra, czyli coś, co utkwi ludziom w pamięci, dzięki czemu można się wybić ponad przeciętność i ponad ten już na pewno wysoki poziom. Czyli coś takiego, co można będzie powiedzieć, o kurczę, ten chłopak ma to coś. Czy udział w tym programie może dać piłkarzom pewności siebie w dążeniu do spełnienia swoich marzeń? Jak najbardziej tak. Przede wszystkim tego typu udział w takim programie jest w pewnym sensie takim sprawdzeniem swojego charakteru i sprawdzeniem tego, jaki jesteś mocny, jaką masz osobowość, jaką masz charyzmę i jak potrafisz sobie radzić pod presją. Jaka jest rola kapitanów na takim turnieju? Co im radzisz? Kapitan jest to osoba, która w ciężkich momentach powinna pokazać swoją osobowość. Nie w momencie, kiedy idzie, nie w momencie, kiedy się zbiera laury tak zwane, kiedy się dostaje zaproszenia na następny turniej, czy zaproszenia do następnego etapu, tylko w momencie, kiedy jest ciężko, kiedy się przegrywa 1-0, zostaje krótki czas do końca, wtedy powinna wyjść ta osobowość tego zawodnika. Jak się skoncentrować w ostatni wieczór? To ostatnie 5 minut przed meczem. Wydaje mi się, że to jest każdego indywidualna sprawa i każdy do pewnych problemów związanych ze stresem podchodzi indywidualnie. Ja też mam swoje jakieś tam podejście. Po prostu za bardzo staram się nie skupiać na tej całej otoczce wokół meczu, tylko już na samym meczu. Ale też za bardzo dzień przed meczem nie wybiegam w przyszłość 24 godziny do przodu, tylko staram się spokojnie położyć spać, przespać się spokojnie. Dopiero przed samym meczem staram się już ten mecz w głowie rozgrywać. Ale mówię, nie szukam sztucznego ciśnienia. Pozdrawiam wszystkich uczestników programu The Chance. Życzę wszystkim powodzenia. Trzymam za Was kciuki jutro na finałach.